Witam wszystkich na Akademii. Godzina 18 wybiła, także zaczynamy nasze spotkanie edukacyjne. Dajcie proszę znać, czy widać, czy słychać. Pierwsze osoby widzę, już się logują. Alek z nami jest. Napiszcie proszę na czacie, czy dobrze widać, czy słychać. Proszę o informację, czy wszystko dobrze nam działa. Wystartowaliśmy już, transmisja leci na żywo, także dajcie znać proszę na czacie. Na webinarze również. Ale też na naszej transmisji. Jest ok, tak? Dobrze, mam nadzieję, że webinar też nam się już rozpoczął. Jeszcze zapytam na czacie, no bo widzę, nie wszyscy potwierdzili, czy działa. Ok, ekran już powinien być widoczny. Powinien być widoczny. O, świetnie, teraz zaskoczyło, działa, wszystko gra. Teraz się komentarze załadowały. Mateusz, Marek, Grzesiek, Andrzej, Aleksander. No i tutaj masa ludzi też na naszym kanale. Okej, no to co, zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy dzisiaj bardzo wasze spotkanie. Kilka mitów chcę na temat FIBO obalić, bo tak jak powiem wam, czytam niektóre dyskusje na naszym kanale, czy też pod moimi tweetami, to mam wrażenie, że nie każdy wie, jak w ogóle interpretować poziomy Fibonacciego. Już nie mówiąc o tym, jak zagrać poprawnie, no bo mamy, wiadomo, całą siatkę zleceń, a trzeba wybrać najczęściej 1, 2, a nie z całej palety, powiedzmy, 10 współczynników. Więc tutaj wam pokażę, w jaki sposób budować przewagę statystyczną w tradingu na podstawie jednego pomiaru, jednego mierzenia, jednego lub maksymalnie drugiego jako potwierdzenie i koniec, tak, żeby to uprościć maksymalnie, czyli tytuł tego spotkania, taka myśl przewodnia, to jest jeden poziom Fibonacciego, który zarabia, który daje bardzo dużą statystyczną przewagę. Pamiętajcie jednak, że to, co mówię, ma charakter edukacyjny, nie są to porady, nie są to żadne rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko wyłącznie moje prywatne zdanie na temat technik, którymi się zajmuję już ponad 15 lat, bo takie jest moje doświadczenie, jeżeli chodzi o trading głównie na Forexie, na walutach, ale również na Bitcoinie od wielu lat. Ta narzędziówka i poziomy Fibonacciego, jakby cała geometria Fibonacciego, na całe szczęście działa w ponad 80% również na rynku walut cyfrowych, więc to też bardzo dobrze dla nas, że jakby mamy gotową strategię i na rynek walut, taki walutowy, tradycyjny, i na rynek walut cyfrowych. Partnerem edukacyjnym jest dosyć ciekawy broker, szwajcarska marka SwissQuotes. Zobaczcie sobie ich ofertę, bo mają bardzo konkurencyjne spready, także polecam pobrać ich platformę, przyjrzeć się w celach edukacyjnych oczywiście, żeby zobaczyć, sprawdzić warunki, no i przede wszystkim oswoić się z platformą w kontekście przygotowania do tradingu, tak, takiego typowo analitycznego. Chciałbym, żeby to spotkanie miało taki charakter bardziej dyskusji, aniżeli monologu, więc jeżeli są jakieś pytania, to od razu pytajcie, dobrze? Ja widzę, że dużo jest osób na czacie, ale postaram się na bieżąco z wami rozmawiać, tak zawsze jest łatwiej. Myślę, że te spotkania są wtedy też ciekawsze, także interakcja i jeszcze raz pytania. Wasza zasada, tak żeby proszę się nie wstydzić, nie krępować, od razu, no wszystko, możecie mnie zapytać w dniu dzisiejszym. No, kilka takich punktów przygotowałem. Dlaczego powinnaś się poznać, zrozumieć, tutaj nacisk na to drugie słowo, techniki FIBO, jak wdrożyć skuteczne narzędzie, a właściwie jedno narzędzie, bo tak jak mówię, dzisiaj taka myśl przewodnia się sprowadza wszystko do jednego poziomu. Na czym polega ta prosta i skuteczna strategia, czy też właśnie taki pojedynczy setup, można by powiedzieć, w ujęciu średnio i długoterminowym. Długoterminowym mam na myśli to, że ten setup działa już od wielu, wielu lat, więc to nie jest tak, że to jest setup, który się pojawił kilka miesięcy temu, rok temu, czy mamy coś nowego. Nie, ja go testuję, właściwie od niego zaczynałem naukę i teraz po 15 latach dalej on u mnie jest w grze. Zresztą widzieliście moje zagrania dzisiaj, wczoraj na Twitterze, jestem aktywny, no i tam właśnie między innymi te setupy wykorzystuję. Dlaczego? Dlatego, że no, dają bardzo dużą precyzję i przede wszystkim poprawiają skuteczność. To są, wiecie, zawsze takie silne argumenty, z którymi no, nie ma jak walczyć, no bo zawsze wyniki się bronią same, tak? Więc jeżeli coś działa właśnie w ujęciu długoterminowym, bo to nie jest tak, że mamy coś miesiąc, tydzień i mówimy, o, jakiś fajny system, odkryłem świętego Graala. No nie, umówmy się, że tak to nie działa. To zostało przeze mnie długoterminowo przetestowane w długim okresie czasu, więc spokojnie tutaj możecie zaufać i uwierzyć. Ale jeżeli nie wierzycie, to oczywiście sprawdźcie sami i potem po jakimś czasie pewnie przyznacie nam rację. Strategia jednej formacji, czy taka gotowa strategia jednego poziomu, można by powiedzieć. Jak to wygląda w praktyce? No mamy kilka podejść rynkowych, prawda? Klasyczna analiza techniczna, oczywiście nie będziemy tego wymieniać. Dzisiaj MOKU, Price Action, metodologia FIBO. Tutaj dzisiaj się skupiamy na tym czwartym. Wskaźniki, jeżeli już, to oczywiście wolumenowe. No i płatne darmowe sygnały, oczywiście to tak pół żartem, pół serio. Tutaj mogę dać uśmiech. No oczywiście nie polecam, także
szóstkę od razu skreślamy. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, bo wiem, że dużo osób nowych jest i gdzieś tam szuka, błądzi, to jedna rzecz, jedna gorąca prośba do Was, nie idźcie tą drogą. Naprawdę nie idźcie tą drogą, koniec dyskusji, bo nie warto. Dlaczego? Dlatego, że to jest takie troszeczkę uniezależnienie się od dostawców sygnału, samowystarczalność. Właśnie Wy się uzależniacie, jeżeli ktoś polega na kimś, w sensie wykupuje abonament za jakąś obietnicę grupy sygnałowej i tak dalej. To jest uzależnienie się od dostawców, tak? No i teraz pytanie, jeżeli ta grupa się zamknie, tak? A są takie przypadki, nagle ktoś się zawinie z interesem, no i niestety nie jesteście samowystarczalni, prawda? I znowu zaczyna się cała zabawa od zera. Więc też proszę o tym pamiętać, że podstawą skutecznego tradingu jest umiejętne podejmowanie samodzielnych decyzji i po to jesteśmy na takich spotkaniach, po to są spotkania online, czy takie offline, jutro na żywo na biurze, pełne biuro traderów będzie, żebyśmy po prostu tak naprawdę poczuli tę satysfakcję, bo pamiętajmy, że każdy rodzaj działania, działalności, biznesu, czy trading, czy taki stacjonarny, czy online'owy, obojętnie, no ta satysfakcja jednak jest mega ważna, prawda, no bo ona napędza, na przynajmniej mnie bardzo motywuje, no myślę, że Was też, tak, bo to jest po prostu to, co lubimy i ja to nazywam takim stylem życia, tak, trading to styl życia, także my również, tutaj też odpowiadając na pytanie, nie korzystamy z sygnałów i tutaj tych wykrzykników powinienem dać kilka, dobrze? To tak odnośnie tego, co się ostatnio pojawiło, jakieś tam były dyskusje, czy warto, czy nie warto, nie warto, okej? Lecimy dalej. Kilka mitów obalmy na temat FIBO. No właśnie, to są takie częste mity, że o, poszły dane makro, to żadne FIBO ci nie zadziała. Już nawet mi się nie chce dyskutować, jak widzę takie komentarze, a czasem się pojawia na naszej grupie, bo bardzo często, i w ogóle powinniście wiedzieć o tym, że dane makro bardzo często wypełniają technikę i to nie jest tak. Oczywiście nie mówię w 100%, ale w większości przypadków rynek jest technicznie układany pod publikacje, pod wydarzenia, pod odczyty, więc jeżeli ktoś myśli, że o, cena zawsze się gdzieś odbije, FIBO to przypadek, tych poziomów jest tyle, to lepiej, żeby się od razu na samym początku albo zmienił myślenie i zaczął myśleć tak jak trader, na zasadzie setupów, scenariuszy, pewnych okazji, a nie na zasadzie, że każdy poziom ma być przez FIBO, czy każdy dołek, czy wyłapany. Absolutnie nie. Nigdy nikt tak nie mówił, że w strategii Fibonacciego, czy w technikach FIBO o to chodzi. W technikach FIBO chodzi o to, żeby znaleźć takie miejsce, taki poziom cenowy, gdzie faktycznie tę przewagę budujemy w kontekście zagrania, tudzież odbicia, bo najczęściej zagrania na odbicia na FIBO, to zagrania na FIBO to są zagrania na odbicia, tak? Nigdy na breakouty, tylko zawsze na odbicia, czyli łapiemy, powiedzmy, te przysłowiowe dołki szczyt. Kolejna rzecz. Skąd mam wiedzieć, że zadziała taki poziom, a nie inny? 61, 38, 50, 7, 8, tyle ich jest, a może zewnętrzne mierzenia? No i dzisiaj na to pytanie odpowiemy. Formacja harmoniczna, tutaj też jest mi niekiedy żal to czytać, naprawdę, że ktoś myśli formacja harmoniczna, formacja cenowa, czyli trójkąty, getleje, nietoperze, to to samo. No, oczywiście, że nie, więc tutaj ten znak równości nie jest, bo musi być przekreślony. Tylko i wyłącznie idziemy w tym kierunku, ok? Szeroko pojęta geometria harmoniczna geometria Fibonacciego, żadne formacje cenowe, bo tutaj faktycznie skuteczność 55%, więc taki przysłowiowy rzut monetą, statystyczny rzut monetą, tak? Formacja harmoniczna już 70, więc zwróćcie uwagę, 70 do 50, tak? 55. No, tych kilkanaście punktów procentowych, ale przewagę dają, prawda? Więc tutaj idziemy w tym kierunku. Wszystko jest i tak, w cenach dane makro są już dawno zdyskontowane, natomiast pamiętajmy, że bardzo często rynek zaburza celowo, wybijając stop lossy, testując ponownie poziomy Fibonacciego, nie w sposób przypadkowy, a dane makro są takim, jak ja to nazywam, katalizatorem, tak, że gdzieś ten napływ kapitału następuje, wtedy jest łatwiej rynkiem zmanipulować, a to, że rynki są manipulowane, mam nadzieję, że jesteście świadomi tego, prawda, są bardzo często rozgrywane przez dużych graczy, ci duzi gracze też walczą ze sobą, kto ma więcej kasy, kapitału i tak dalej, no oczywiście są też jakieś tam interesy szeroko pojęte polityczne, geopolityczne, ale to już jest inny temat, ok? Więc tutaj kilka mitów, na samym początku chciałem obalić, żeby troszeczkę zmienić może myślenie co niektórych. A naturalny cykl giełdowy, kto się zajmował LJ-em, pewnie kojarzy impulsy, korekty, nie będziemy oczywiście wchodzić, jedynie to jest taka przypominajka, żeby pamiętać o tym, że układy korekcyjne to są trzy fale i tyle. Koniec definicji, czyli widzimy fala A, fala B, fala C LJ-owska, czy dla nas, dla geometryków i bardziej to oznaczenie jest bliższe mojemu sercu, czyli trzy odcinki. Odcinek AB, odcinek BC, na niebiesko zaznaczam i odcinek CD, tak? Czyli AB, BC i CD. Szukamy zawsze, przypominam, odcinka CD, zakończenia, dokładnie punktu C. Lecimy dalej. No właśnie, i tutaj chciałbym, żebyście poznali setup. Myślę, że kojarzycie, prawda, układ Gartleya, natomiast nie każdy zna te szczegóły, tak? Bo
jest 5 punktów, są 4 fale, mierzymy w kierunku fali X za punkt, gdy B, D, no to wiadomo. No i teraz tak naprawdę cała zabawa nie zaczyna się w momencie, jak ty układ zobaczysz, obojętnie jaki, gartleja, nietoperza, kraba czy motyla, tylko tak naprawdę wszystko zaczyna się tutaj, jak cena do tego miejsca, do tego obszaru dojdzie, tak? Jak wypełni cały setup i tutaj te szczegóły, to rozgrywanie, te modele wejścia są najważniejsze, bo układy oczywiście można się nauczyć na pamięć, są układy Gartleya, są wewnętrzne, zewnętrzne, nie będziemy o tym mówić. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby pokazać Wam, jak zmienić myślenie w układach harmonicznych, tudzież jak rozgrywać je poprawnie, prawidłowo, tak? Mamy układ Gartleya na wyższym interwale, od tego w ogóle polecam naukę, od H1 wzwyż, H1, H4, to jest warunek konieczny, tak? Tutaj punkt numer 1 możemy sobie odhaczyć. Pamiętajmy o pułapce lub o motywie, który nam tak naprawdę daje drugą szansę, bo ja go nazwałem strategia spóźnionego wejścia, czy też druga szansa Fibonacciego, retest Fibonacciego. Właśnie mowa oczywiście o punkcie D, tak? Ten punkt D jest tutaj najważniejszy. Wykorzystanie zleceń oczekujących. Wiem, że nie każdy to robi, więc dzisiaj Wam pokażę, jak ja to wykorzystuję. No i podejście matematyczne. Dużo osób ostatnio mnie o to pytało, Łukasz, czy można uprościć albo zautomatyzować trading harmoniczny. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że nie, bo inaczej no to bym nie przebywał tyle przy komputerze i przed platformą w biurze. Oczywiście bardzo lubię to, co robię, no ale jeżeli bym miał automat, no to pewnie bym przy kompie nie siedział może nie całymi dniami, ale tych dobrych kilka godzin dziennie. Więc mogę, dobra wiadomość jest taka, że ten trading, który wykonuję i pokazuję, którego też Was uczę i też traduję na żywo, no bo przecież to jest wszystko widoczne z wynikami, częściowo jestem w stanie zautomatyzować. Częściowo, nie w 100%, ale częściowo już tak, idziemy oczywiście w tym kierunku, nie? Matematyczna relacja zysku do ryzyka to jest coś, jakby mi ktoś tego nie pokazał, albo jeszcze powiedział, nie wiem, 8 lat temu, 6 lat temu nawet, bo to jest dosyć taki temat, no myślę od 5 lat to już stosuję regularnie, ale jakbym na to nie wpadł, to myślę, że nie zrobiłbym takich postępów w kontekście wytrzymywania pozycji, powiem Wam szczerze, bo najtrudniejszym, jak mamy cały ten proces ewolucji, tutaj możemy sobie rozpisać powiedzmy w takich krokach, tak, pierwszy krok, drugi, trzeci, za chwilkę sobie uzupełnimy te prostokąty, to pierwszy etap, do czego wszyscy dążymy, żeby być na plusie, na mniejszym, większym, ale nie chcemy tracić, chcemy przestać tracić, prawda? Czyli gdzieś te generować zyski, ale one są, chcielibyśmy oczywiście je maksymalizować, nauczyć się dokładać do pozycji, piramidować, nie uśredniać, ale nauczyć się wytrzymywać pozycję, prawda? Czyli tych plusików, żeby było więcej, to jest drugi etap, prawda? No i trzeci etap, myślicie, że jaki jest? Napiszcie mi, jakbyście byli, może już jesteście, tak? Czyli pierwszy macie odfajkowany, drugi również jesteście tutaj. Na co zwracacie uwagę, będąc jakby już te 2-3 kroki do przodu? Co jeszcze byście chcieli wycisnąć z tradingu, jeżeli już zarabiacie, te ryzyki się generują, macie skuteczność, jakieś zaufanie, macie wyniki? No to teraz jeszcze się pojawia kolejny temat bardzo ważny, żeby... Dokończcie proszę. Żeby zyski skalować, bardzo dobrze mi napisałeś, Jakub napisał jakiś cel 100 tysięcy dolarów, no dokładnie Jakub, ja też miałem takie cele, 50 tysięcy złotych, chociaż ja miałem złotówki, bo miałem depozyty i w sumie dalej mam, oprócz tego milionowego, bo teraz mam troszkę więcej w walucie, ale tak to miałem i mam głównie złotówkowe, więc też tak miałem, nie, jeszcze kilkanaście lat temu, pierwszy cel 50 tysięcy, potem 100, potem więcej, 2 miliony, milion pokazałem, przecież te pozycje duże, pamiętacie, 2 lata temu, no to były takie szklane sufity i to był ten trzeci etap, tak, że zyski były, na życie miałem, na godne życie można powiedzieć, tak, na dobrym poziomie, wszystko fajnie szło, no ale jednak dalej chciałem się rozwijać, no a jeżeli mówimy o rozwijaniu się i o rozwoju w tradingu, no to chodzi oczywiście o pieniądze, tak, chcemy zarabiać więcej, stabilniej, pewniej i zyski skalować. Bardzo mi się podoba to, co tutaj napisałeś Emilu. Na tym minimalizacja strat, no a ja bym powiedział maksymalizacja zysków, no bo jeżeli umiesz już zarządzać stratami, ucinać te straty, no to w tym momencie należy, jak to się mówi, co? Zwiększyć lota. No właśnie, tutaj jedna osoba tylko napisała. Chodzi o zwiększenie lota, no i przede wszystkim nauczeniu się. Ja miałem z tym problem i przez ostatnie lata wyrobiłem sobie pewne nawyki, tutaj będę chciał Wam pokazać,
z wytrzymywaniem pozycji, bo tak naprawdę te największe pieniądze, to powtarza mój drugi mentor, że Łukasz musiał się tego nauczyć, a oczywiście byłem młody, tak dalej, nie rozumiałem, wiecie, myślałem, że na tym scalpingu osiągnę jak najwięcej i faktycznie moje największe, jeszcze kilka lat temu powiedział, że najwięcej zarobiłem na scalpingu i ten styl faktycznie jest najbardziej dochodowy, najlepszy do budowania kapitału i tak dalej, ale powiedzmy już, jak jesteś 10 lat w tradingu, już się naskalpowałeś swoje, tak, już zbudowałeś ten kapitał, no to powinno być łatwiej. No to chyba tak jak w biznesie, tak, rozkręcasz firmę, potem najpierw siedzisz sam, tak, i potem to wszystko gdzieś próbujesz zdelegować i gdzieś dalej już powinno być łatwiej, że się samo kręci. No tutaj oczywiście się samo nie kręci, bo nie mamy automatu 100% jeszcze, ale pracujemy, są pomysły, zobaczymy, podzielimy się efektami. Jakby coś się udało, to oczywiście Wam to przekażę, dam. Natomiast w tradingu tym trzecim etapem jest nauczenie się wytrzymywania dużych pozycji, czyli nauczenie się mimo wszystko tego swing tradingu, tego tradingu czy podejścia średnioterminowego, bo jakie są plusy i minusy scalpingu? No plusy to są przede wszystkim takie, że duża rotacja kapitału, możesz szybko ten kapitał zbudować, te efekty się pojawiają szybko i to jest fajne, tak? Każdy uwielbia scalping, nie znam tej idei, który by nie chciał się nauczyć scalpingu, nie? Zresztą ja uwielbiam scalping, może nie siedzę już tak od deski do deski, ale te 2-3 dni naprawdę sobie tak posiedzę w tygodniu, niekiedy codziennie te motywy europejskie przecież rozgrywam. To jest typowy scalping. Ja po prostu uwielbiam ten styl, tak? Pewnie jak wy. Natomiast co zauważyłem jeszcze kilka lat temu u siebie, że równie dobre wyniki, a nawet lepsze, osiągam na portfelach większych, gdzie jestem w stanie, bo się wtedy już nauczyłem, tak, wytrzymywać tę pozycję. I to mi dało ten punkt czwarty, czyli matematyczna relacja zysku do ryzyka. I to nie jest jakieś tam książkowe 2 do 1, 3 do 1, tak jak znajdziecie, wiecie, na tych jakichś książkach czy tam szkoleniach takich podstawowych. Ja mówię od strony praktyka, to są zagrania, mój rekord to jest 17 do 1, tak? 17, mam zagrania 8, 7, 5 do 1, mówię w zagraniach swingowych i to było najtrudniejsze do nauczenia. Nie wiem, czy pamiętacie te moje pozycje, które ja trzymałem miesiącami na Nasdaqu, te shorty, tam mi dało chyba 1 100 000 zarobić na dolarze do złotego. Pokazywałem takie po 200-300 tysięcy na żywo te pozycje i to było trzymanie tygodniami i niekiedy miesiącami, prawda? I tam właśnie te stosunki do ryzyka takie są kosmiczne, tam matematyczne, jeszcze raz podkreślam, relacja, duża relacja zysku do ryzyka w ujęciu średnioterminowym, ten zysk generuje Ci największy. Oczywiście bardzo ciężko to wytrzymać. Dobra, do tego momentu, czy jest wszystko jasne, czy są pytania? Jeżeli są pytania, śmiało, jeżeli nie ma, lecimy dalej, bo chciałbym posuwać się naprzód. Tak, Nasdaq mi wyszedł książkowo, no to prawda, Michał, to było ile? Niecałe 2 lata temu, już nie pamiętam. W tym roku na pewno, bo odpaliłem milionowe portfele, w poprzednim chyba to było. Okej, minimalizacja. Strat piszecie, czy zwiększać jak w grach losowych razy 2, razy 4. Nie polecam. Nie polecam uśredniania pozycji. Polecam piramidować. Dobra, lecimy dalej. Gdzie pokazuję mój trading? Padło pytanie. Na Twitterze, słuchajcie, najwięcej. Mojego Twittera Wam pokażę tutaj na koniec. Przygotowałem. Nie będę wrzucał linku, bo każdy sobie jest w stanie wygooglować, to jest w sumie taka odpowiedź, jak rozgrywać takie setupy, jak się tego nauczyć, tak? No to macie mojego Twittera, to jest taka wersja dla bardzo leniwych, ale też dla osób szukających inspiracji, bo ja tam pokazuję, zobaczcie, no 12 tysięcy wpisów, tweetów. Trochę pokazałem tych przykładów z mojego tradingu i setupów, nie? Z komentarzem. No, ponad 10 tysięcy obserwujących, za co wielkie, wielkie dzięki. No i to wszystko na Twitterze macie, tak? Pamiętajcie, tutaj też od razu muszę ostrzec, żeby pamiętać, że jest zweryfikowany profil, tak samo na Instagramie, na tych innych socialach też będziemy weryfikować. Nie ma żadnych jedynek, dwójek i tak dalej, bo niestety, ale się pod nas, pode mnie podszywają, jak i pod całą markę. No dobra, także na Twitterze to wszystko Wam pokazuję na żywo, jakby ktoś chciał weryfikować tę wiedzę, a tutaj Wam pokażę, jakie setupy sprowadzają się do jednego mierzenia. Żeby udowodnić to, że to nie jest setup jakiś przygotowany z dnia wczorajszego, że coś się tak ułożyło, ja pokazuję coś, co mi tam weszło na farcie, to ja Wam celowo wybrałem setupy, które porównamy sobie, bo ja to już publikowałem na żywo w tych latach, 2017, i zobaczycie setup niedawny, czyli z perspektywy kilku dobrych lat, że wygląda książkowo praktycznie tak samo, nie?
Natomiast ten czas robi swoje, prawda? Zwróćcie uwagę, tu jest ten motyw. Już to były te czasy, gdzie początek tak naprawdę tych pułapek się, te pułapki się pojawiały. Tak, pierwszy test, drugi test, dołek 1, dołek 2. A mamy 7-8. Dawidzie, odpowiadając na twoje pytanie, zadzwoń do mnie, jeżeli ktoś chciałby. Mamy taki zjazd, ja potem już tego nie będę robił, bo nie będzie na to czasu. W przyszłym roku na pewno takich spotkań na żywo nie będzie. W ogóle nie wiem, czy będą spotkania na żywo. Idziemy w online 100%. Zadzwoń do mnie, Dawidzie, albo wyślij SMS-a teraz, ok? 604-075-958. Mamy wolny termin na przyszły weekend. Jakbyś bardzo chciał zacząć współpracę, to jest ostatni moment. Zadzwoń do mnie albo napisz SMS-a w tej sprawie, ok? Masz na czacie mój numer telefonu. Jeżeli faktycznie chciałbyś się uczyć i chciałbyś, żebym cię wszystko nauczył, poprowadził na żywo, bo wtedy na żywo pracujemy, bezpośredni masz kontakt ze mną. Ok, przechodzimy, słuchajcie, dalej, do tego motywu przewodniego. Tu mamy ten punkt D, mamy D1 i mamy D2. Cała pułapka polega na tym, że te zejścia na tych dolnych cieniach bardzo często nadbijają Fibo. I to jest to, gdzie właśnie na forach możecie przeczytać, Fibo nie działa, rynek przebił, nie wiem jak się zachować, a tak naprawdę to właśnie o to chodzi, żeby wybić was z tego rytmu, tak, że każdy może gdzieś tam się tak uczył, ale to też jest niepotrzebny błąd duży, poznawczy, że od linijki rynek ma się odbić, tak, od poziomu idealnie co do pipsa. Jeżeli ktoś tak myśli, to znaczy, że będzie miał duży problem w tradingu, bo rynek tak naprawdę jest coraz trudniejszy, a te nadbicia, no nie chcę powiedzieć, że są coraz to większe, ale są coraz to częściej, okej? Okej. Dowolność, pełna dowolność, ja absolutnie nie narzucałem i nie narzucam. Nie rozumiem, skąd te pytania, jakiejś platformie, coś ten. Nie, każdy handluje tam, gdzie chce. Ja nikomu nigdy nie narzucałem, nie polecam, nie będę tego robił, bo nie mam takiego interesu. Tak, ja mogę wam powiedzieć, gdzie ja handluję, jeżeli ktoś by mi zadał takie pytanie, a jeżeli macie sprawdzonego brokera, platformę, no to sobie każdy handluje tam, gdzie chce. Ja wam pokazuję tam, gdzie mam konta i tam jest ok. Ale absolutnie nikogo tam nie zachęcam ani nie polecam. Mamy DAX-a. Zwróćcie uwagę, proszę, na po pierwsze precyzję wejścia w punkcie D, zasięg ruchu i ten drugi test. Bo to, co chciałbym, to co, tylko najpierw musisz zadzwonić, żeby się umówić na spotkanie, bo jakby tak każdy chciał przyjeżdżać do nas, to ja bym nic innego nie robił, tylko siedział w biurze i wypił z wami chyba setki kaw, nie? Jakby tak każdy chciał przyjechać do mnie na kawę, a ja przecież traduję w spokoju, także szanujmy swój czas, ok? Mamy punkt D, D1 i D2, dobrze? Więc to jest ten moment wejścia właśnie z tym nadbiciem. Tylko o co chodzi? Jak głębokie, to jest pytanie do was, jak głębokie może być drugie nadbicie? Jak sądzicie? Jeżeli mamy układ Gartleya na 786, tu mamy kolejny poziom, tu mamy 100. Jak głębokie bardzo często po pierwszym teście jest drugie nadbicie? Właśnie głębiej. Dokładnie Justyna. O, Justyna z nami jest też. Miałaś przyjechać na live'a i co? Potem już nie będę robił live'ów. A Justyna jak nie przyjechała, tak jej chyba nie przyjedzie do nas. No trudno. No, tak jest. Mamy zejście głębiej. Mamy zejście głębiej do 8,8 lub po prostu do następnego poziomu. Właśnie. No to chodzi, że mamy tutaj pierwszy test i ten drugi jest troszeczkę niżej. To jest ta pułapka, w którą często wpadamy lub znowu mamy taki motyw wejścia troszeczkę inny, znaczy inny. Ja wam przedstawiam jakby dwie koncepcje, takie moje ulubione. Jedna to jest ta agresywna, druga to jest to wejście, można powiedzieć, że takie bardzo bezpieczne, bo można się tego nauczyć teoretycznie na pamięć. O co chodzi? Jeżeli widzę, że rynek spada, tak, do poziomu, tu mamy ten poziom FIBO, zaznaczyłem wam na czerwono, tu mamy ten dolny cień, to wejściem takim ultra bezpiecznym, to jest potwierdzeniem tego, że rynek poziom będzie bronił, to jest wystąpienie drugiej formacji świecowej, podobnej, chodzi o te cienie, o knoty, co do formacji świecowej pierwszej, tak? Czyli ta świeca pierwsza, tak którą zaznaczam, ta duża czarna, jeżeli atakuje FIBO i zostawia cień, no bo to jest to nadbicie, prawda? Więc jakby jesteśmy świadomi tego, że tak pewnie będzie. W większości przypadków, no często to widać, nie? I nie wchodzimy, w sensie nie łapiemy tego spadającego noża. Chodzi bardziej o to, że czekasz na kolejną świecę, bo to jest takie podwójne potwierdzenie tylko na formacjach świecowych, tak? Świetnie działa na poziomach FIBO, polecam sobie zaobserwować. Chodzi o to, że ten cień świecy drugiej ma być bardzo podobny do tego pierwszego, tylko że pierwsze wejście, tutaj dam jedynkę, bo to jest pierwsza świeca,
Pierwsze jest agresywne. Pierwsze jest wejście, na które bym powiedział niebezpieczne. Tak, bo to jest łapanie spadającego noża, można się skaleczyć. Drugie wejście to jest podniesienie spadającego noża, podniesienie noża, który już nie spada, a upadł, tak? Rozumiecie analogię? Nie kaleczymy się, no bo on już leży, podnieść nóż można łatwiej, bezpieczniej, prawda? Zapamiętajcie sobie, motyw wejścia 2, formacja świecowa jest bardzo podobna do tej pierwszej, ale wchodzimy już bardziej bezpiecznie, jesteśmy bardziej przekonani co do setupu. Dobra, dajcie znać, czy jest jasne wszystko do tego momentu, czy możemy przechodzić dalej. Proszę zobaczyć na położenie formacji. Tu nawet ciekawy był pierwszy test, drugi dolny cień, trzeci dolny cień. Tak? Jeżeli ktoś by chciał bardzo super, chociaż trzeci nie zawsze występuje. Drugi to jest wejście moje ulubione, bezpieczne. Tak? Ja może napiszę jeszcze raz. Drugie wejście bezpieczne. Pierwsze wejście agresywne, łapanie noża. No, może dla niektórych znak zapytania, może być niebezpieczne, można się skaleczyć. Wejście bezpieczne to jest wejście numer 2. Okay? Ale pod warunkiem, że ten dolny cień albo górny cień, jak byłoby na shorta, musi być bardzo podobny do świecy numer 1. Dajcie znać, czy to rozumiemy. Napiszcie proszę w komentarzu. Jasne czy niejasne? Jasne? No dobra, lecimy dalej. Chcę wam jak najwięcej tych przykładów i tych szczegółów pokazać, bo to jest ważne. Właśnie momenty wejścia, jak to interpretować, na co zwracać uwagę, bo układy harmoniczne, mierzenia geometrii pewnie już znacie. Może nie macie w jednym palcu, tak? Chociaż może niektórzy mają, mam nadzieję, bo jest Fibonacci 5 minut, paczka edukacyjna, nasze spotkania na żywo i tak dalej. Dużo, dużo tego. Zresztą ponad 3300 filmów jest na moim kanale na YouTubie, tego paczka edukacyjna, te wszystkie materiały do oglądania, do czytania, przykłady. Więc można jakby tę strategię opanować, tylko pytanie, czy jak widzimy ten setup, tego układu harmonicznego, to my wiemy w 100%, jak mamy go rozegrać. Ja troszkę się zastanawiam, bo boję się, że może być tak, że niektórzy znają Gartleya, niby te poziomy, wszystko fajnie umieją rozrysować, ale jakbym zapytał takim czystym sumieniem, powiedz tak prawdziwie, na ile procent masz zaufanie do tego układu harmonicznego? Czy wiesz, jak go rozegrać krok po kroku? Bezpiecznie, agresywnie, jakie masz pomysły? To myślę, że no, z połowa by dokładnie takiej jasnej odpowiedzi nie dała, bo to jednak chodzi, wiecie, o te szczegóły. No właśnie. Gdzie to wejście? Padło pytanie. Ano wejście. Jeżeli mówiłem, że nie na pierwszej, a na drugiej świecy, no to pierwszą skreślamy, drugą zostawiamy, tak? Ja bardzo często, jeżeli mam taką zasadę, zresztą tak byłem uczony, jak Łukasz, masz poziom FIBO, są słowa mojego pierwszego mentora, pamiętam jak dziś, to tniesz przy FIBO, na poziomach, tak? To jest ta stara szkoła, ale fundamentalne zasady po prostu trzeba szanować, trzeba je stosować. Więc wejść oczywiście na drugiej, ze stop lossem poniżej cienia świecy pierwszej, no bo już cień widzisz, prawda? Więc w pułapkę automatycznie nie wpadasz, a rozgrywasz cały setup na świecy numer 2. Ja stosuję różne, tak? Tak jak właśnie już ty napiszesz, wejścia na knocie, często pokazuję te zagrania na Twitterze, tak, że NX spada. Ja mam świadomość z tego, bo taki setup już pewnie nie setki, a tysiące rozegrałem, bo już widzisz od wielu, wielu lat o nich mówię, rozgrywam i tych setupów cały czas jest. To są jakieś przykłady z lat 2017, a mamy 2023. Ja dalej to zagranie na knocie mam, tak? I dalej je stosuję, więc to działa. No i przez ten czas to wszystko było dopracowywane, żeby połączyć, na czym działa, na jakich poziomach, układach. No i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, układy harmoniczne, podwójne wejścia, geometria 1 do 1, to jest piękno geometrii, tam to działa, tam tego szukajcie, ok? Więc tutaj mamy właśnie moment wejścia drugi, wejście bezpieczne, wejście agresywne albo wejście na knocie, jak najbliżej poziomu FIBO. To są te podstawowe zależności. Kolejna rzecz, pułapka numer 2, powiedzmy ta pierwsza z nadbiciem, z cieniem, nazwijmy, że to jest taka pułapka numer 1, numer 1 rzymska, druga, setup pewnie kojarzycie, markowanie ceny, to podbicie na świecy bez knotów, czyli takie marubozu, jeżeli znacie formacje świecowe, to ona się tak nazywa, taką ma nazwę marubozu, czyli świeca bez cieni lub cienie dowolny, minimalne, duży korpus, duże ciało świecy, to jest fake, to jest świeca, która za chwilę będzie zakrywana. Ja uwielbiam te zagrania i znowu,
Ktoś, kto by nie miał doświadczenia z taką świecą markującą popyt, podaż, może myśleć, że jest to świeca prawdziwa, bo nie rozumie tego, no ale na jakim poziomie ona ma sens, w jakim kontekście rynku, jaka pora dnia, bo to jest ważne, godzina 8 rano ma sens, tak, ale 8 wieczorem już nie. No i to też jest ważne, godzina 12.30 też nie ma sensu, bo to jest tylko wyłącznie w momentach, jak napływ dużego kapitału na rynek, czyli najczęściej motywy europejskie, czyli godziny dopołudniowe albo popołudniowe, jak wchodzą Stany, jak jest ten napływ kapitału. To widzimy, tak, bo to są fejkowe, pojedyncze ruchy. Na danych to widzimy, dokładnie Justyna, tak jest. To są właśnie znowu jakby uzupełnienie mojej myśli poprzedniej, że dane makro wypełniają układ strony technicznej. Dochodzi sztuczny ruch, masz blokadę FIBO, masz cofkę, odbicie, nie? Dlatego ja uwielbiam zastosowania zarówno jeden z tym, wariant numer jeden z tymi nadbiciami, tak? Jak i markowanie ceny, bo tak naprawdę wykorzystuje jeden i drugi, ma opracowany wariant numer jeden, wariant numer dwa z markowaniem, zagranie na knocie, to wszystko płaci, to wszystko działa. Więc po prostu chciałbym, żebyście te szczegóły opanowali, ok? Proszę zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, troszeczkę statystyki, bo ktoś też widzę zadał pytanie, no ale to trzeba mieć zaufanie. Słuchaj, zaufanie to musisz mieć do statystyki. Nie musisz mieć do mnie, nie musisz mieć do FIBO. Powiedzmy, że podchodzimy w 100% obiektywnie, logicznie. No i zadajesz proste pytanie, Łukasz, na 100 przykładów, ile w ten sposób jestem w stanie rozegrać, nie? No proste pytanie, ja dostarczam gotowe odpowiedzi, rynek. Ponad 60% przypadków, czy na oko 2/3 szansy masz na to, że rynek testuje układ harmoniczny, czyli zrobi ci taki drugi cień, a ponownie masz szansę na to 2/3, czyli ponad 60% przypadków. Okay? No to jest dla mnie statystyka, która mi, jak ja to zbadałem, potem zacząłem opracowania w Stanach i to się potwierdza, ja to na tym wykorzystuję, to jest to, co było jednym z takich kroków milowych w mojej, no, nazwijmy to karierze, tak, tradera, bo jakby to zaufanie spowodowało to, że ja wiedziałem, że te układy harmoniczne, te geometrie, one mają sens, tak, że te setupy się powtarzają, że to jest ta powtarzalność, to jest ta statystyka, to jest właśnie sens czekania na pewne układy, ale nie na zasadzie, że czekam, może się doczekam, a będę czekał 2 tygodnie i nic nie było. Nie. Ja wiem, że jak jeden setup mi odjechał, to za chwilę będzie drugi, trzeci, czwarty, który zadziała, tak? I oczywiście znowu ta statystyka, bierzesz 100 układów, sprawdzasz, jak to działa na formacjach, jeżeli chciałbyś sam to robić, tak? Ja ci mówię, jakie są gotowe rozwiązania, no bo ja przesiedziałem kilka lat w ogóle badając układy harmoniczne, zachowanie ceny na poziomach, jakie układy wewnętrzne, zewnętrzne, geometrie, one-to-one, korekta prosta, pędząca, co działa, wiecie, wszystkie zależności, to mi mniej więcej 2 lata zajęło, żeby to opisać i teraz się gotowymi wnioskami, jakby na faktach, na liczbach dzielę z wami, tak? To zadziałało, to nie miało sensu, korekta nieregularna, w ogóle stracony czas, korekty płaskiej nie rozgrywam, ale one-to-one już tak. Nie? I na tych zależnościach, które tutaj pokazuję, ze szczegółami, więc to jest ważne. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej, chyba że są jakieś pytania techniczne, a to śmiało pytajcie, ale nie widzę, udaje mi się chyba na bieżąco z wami rozmawiać, odpowiadać na większość, więc przechodzę dalej. Mamy różne takie setupy, które też są rozgrywane, tak zwane setupy łączone, ale to sobie zostawimy na kolejne spotkanie. Słuchajcie, znowu setup z łapaniem spadającego noża i mamy zawsze, pamiętajcie, jeżeli widzisz układ harmoniczny, bo tak bym chciał, żebyście troszeczkę takiego myślenia nabrali profesjonalistów, tak, jak się zachować, czy się boję, czy się nie boję, czy widzę szansę, czy to jest okazja, a może nie wiem, czy to zadziała, no bo wiecie, myśli może być 100, ja też tak miałem na początku, niby jest układ harmoniczny, niby jest punkt D, ale ja nie wiem, czy mam wchodzić, czy nie, bo może go przełamią, tak. Jeżeli tak myślisz, to po pierwsze nie opanowałeś dobrze FIBO, to od razu ci mówię, bo jeżeli widzisz taki, albo po prostu zaczynasz przygodę i to wtedy, wiecie, no to jest nic złego, tak? Uczysz się tego, czas robi swoje, nie? Wtedy się nabija doświadczenia. Natomiast jeżeli już jesteś troszeczkę na rynku ze mną, to powinieneś zdawać sobie sprawę, że modele wejścia, modele rozegrania układów harmonicznych są dwa. I ty wybierasz albo jedynkę agresywną, tak? Łukasz jest agresywnym graczem. Tutaj dajemy buźkę, ale ja jestem agresywnym graczem od wielu, wielu lat. Albo jesteś graczem bezpiecznym, konserwatywnym, tak? Czyli tutaj dajemy X-a, bo czekasz na co? Na drugi test, na drugą szansę, nie? Na drugą szansę. Zwróćcie uwagę, że rynek, i co jest ciekawe, że możecie połączyć i drugą szansę, i te wejścia na knotach, na cieniach, zarówno w setupie numer 1, jak i w setupie numer 2.
No i to jest, słuchajcie, najważniejsze, że ja nie wymagam od was zastosowania, nauczenia się na pamięć, że widzisz dwa dolne cienie, spadający nóż i od razu wchodzisz na pierwszym dołku. No ale ktoś może powiedzieć, no ale się boję. Ja mówię, no to poczekaj na test. A ktoś mówi, no dobrze, ale ile tych testów? Znowu statystyka, zapamiętaj to w końcu, tak? Jednak w 60 ponad procentach przypadków testuje poziom Fibonacciego ponownie, tak? Daj tych wykrzykników tutaj 3. I mamy test pierwszy, test drugi, cienie, były zagania na knocie, podwójne świece i tak dalej. Przed chwilą o tym mówiłem, powtarzam to, ale chyba każdy to zrozumiał. No dobra, dajcie znać, czy troszeczkę się rozjaśnia, jak teraz mówię, jak wchodzimy w szczegóły o te układy harmoniczne, tak? Tutaj oczywiście chodzi o cały czas rozegranie punktu D, tak? Niektórzy, których właśnie prowadzę, rozgrywają w ten sposób, tak to nazywają, że mamy D1, D2. I my tutaj pracujemy, że rozgrywasz punkt D1 albo potem punkt D2 i widzimy, tutaj masz takie statystyki, tu masz takie wyniki, tu się boisz, a tu jesteś pewniejszy, tu masz zaufania, tu jeszcze nie masz, tak? No to skupiamy się na D2. Dajcie znać, czy te szczegóły w kontekście FIBO, układów, geometrii, czy są już zrozumiałe, czy w ogóle idziemy w tym kierunku, żeby wchodzić na, uważam, że jesteśmy już na tym etapie, tak bardzo szczegółowo rozbijając układy geometryczne, harmoniczne, te wszystkie zależności, tak, w kontekście wejścia i wyjścia. Ja uważam, że to jest mega ważne, ale dajcie znać, czy to jest dobry pomysł. Ok, widzę, że nam się podoba, no to już pokazuję wejście. Tak to wyglądało z perspektywy M15. Zwróćcie uwagę, od tego się zaczęło, prawda? Od tego się zaczęło. A od tego się, moi drodzy, zaczęło, czy są wolne miejsca jutro na FIBO TV? Nie ma, niestety nie ma wolnych miejsc, bo się rozeszły błyskawicznie, słuchajcie, w ciągu ilu? Godziny chyba. Jak dałem informację, miałem tyle telefonów, wszyscy się zgłosili, ja mamy miejsce 8 i będzie osób jutro 9 chyba, więc jedna będzie stała. No, gorące krzesła jutro, więc niestety na kolejne FIBO TV dam znać, jak będziemy organizować. I jutro od 9 nadajemy. Zwróćcie uwagę, proszę, na moment wejścia. Okej, mamy D1, mamy punkt D2, prawda? Drugi test widzimy. I ten właśnie, kolejna rzecz. Jeżeli spodziewamy się tego testu, a jednak w 60% daje drugą szansę, to pierwszy test jest bardzo często chwilowy. Drugi test już jest mocniejszy. No i teraz musisz sobie zadać pytanie, bo widzę, cały czas są pytania, Łukasz, gdzie targetować, kiedy wyjść z pozycji. Na przykład Danie zadasz pytanie i to jest dobre pytanie, tylko że ja musiałem zrobić dobry wstęp, dobrą wykładnię do tego, żeby na takie pytanie Danielu odpowiedzieć na przykładzie, na konkretnym setupie, a nie teoretyzować, że sobie ustawiasz 3:1 i to w książce możesz wyczytać. Nie, bo życie jest troszeczkę inne. Realny trading polega troszeczkę na tych innych zależnościach, na przykład rozgrywanie układów karmicznych. Mamy inne zależności, jakby się rozgrywał korektę prostą, czy pędzącą, czy overbalance, nie? No i teraz o co chodzi? Ano o to chodzi, że jeżeli rozgrywasz pierwszy setup, znaczy punkt D1, tak, zagranie na tym pierwszym odbiciu, to tutaj setup jest bardzo często na chwilę na reakcję. Natomiast setupy, które ja uwielbiam, i to są te setupy z relacją matematycznego zysku do ryzyka, 3:1, 5:1, 7:1, to są setupy na drugim teście, czyli z punktu D2, okay? Więc pierwsze wyjście na chwilę, wejście agresywne, przypominam, tak? Drugie wejście bezpieczne na dłużej i tutaj faktycznie stosunek zysku do ryzyka, risk reward, może być duży, może być 5, 7, tak jak mówię, mam rekordy 15:1 i to nie jest jakiś tam wyczyn, tak, bo widzieliście takie moje duże pozycje, które trzymałem tygodniami, tam jakbyśmy policzyli, to byłoby z, nie wiem, 20-30:1, tak, no ale czas trwania, no to robi swoje, nie wiadomo, coś za coś, nie? Nie jest taką dużą pozycję na dłużej wytrzymać łatwo, nie? No, wiecie jak jest. Okej, no dobrze. No dobrze, tu jeszcze jest jedna rzecz, zwróćcie uwagę. Padło też takie ostatnio pytanie, Łukasz, tak bym chciał się nauczyć wytrzymywać, odwracać, chyba tak to pytanie brzmiało, odwracać całe fale, całe trendy. No właśnie, czy to jest dobre podejście do tradingu, jak myślicie? Czy w tradingu chodzi o to, żeby odwracać całe fale, całe trendy, żeby wyłapywać tę hossę, bessę i tak naprawdę te wszystkie swingi? Nie,
to są jakieś, wiecie, względy, nie wiem, ambicjonalne, ktoś by chciał może analitykiem zostać i mieć rację. Wiecie, u mnie to okres się mocno z wiekiem zmieniał, zresztą to u każdego, że to podejście się zmienia, tak? Wiadomo, na koniec dnia chodzi o te pieniądze, żeby zarabiać, tutaj sobie napiszesz, okej, to wszystko ma sens, natomiast chodzi o powtarzalność. Naucz się zarabiać małe kwoty, a nie będzie ci potrzebne wyłapywanie dołka Bessy czy szczytu Hossy, tak? Czy całej fali, bo absolutnie o to nie chodzi o to. Zwróćcie uwagę. To jest ten układ harmoniczny, on się tutaj tak niewinnie, prawda, zaczynał, tutaj był ten punkt D, widzicie te dolne cienie, D1, D2, o tym wszystkim mówiliśmy. Z perspektywy czasu okazało się, że ten układ harmoniczny, zobaczcie, był faktycznie dołkiem do, zobaczcie w ogóle po ile złoto wtedy chodziło, równa ponad 100 dolarów, nie? No i ktoś mógł powiedzieć, to jest też częsty błąd, słuchajcie, często mamy takie złudne pojęcie, w głowie, że a mogłem trzymać, bym zarobił tyle, już może byłbym tym milionerem, tak? Nie, w tradingu nie o to chodzi. Chodzi o to, że taki setup masz rozgrywać dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok i tak dalej, a nie złapać dołek i wytrzymać ruch na 1000 czy tam 100 dolarów, 200 czy na pół roku. Nie, nie, bo będzie ci ciężko. Nie na tym polega trading. Inwestowanie, no to okej, ale to jest inny temat, tak? Akcje czy jakieś inne klasy aktywów. My mówimy o tradingu, a pięknym tradingu jest to, że jesteś w stanie zbudować ten kapitał naprawdę, tradując oczywiście bezpiecznie, tak? Relatywnie szybko. Ja oczywiście nikogo nie zachęcam, że to jest jedyna słuszna droga, bo oczywiście nie jest. Natomiast ja mogę mówić na swoim przykładzie, gdzie najwięcej tego kapitału zbudowałem, właśnie w scalpingu, czysty trading, tak? Czysty trading, duża skuteczność, zasady, dobry system, zaufanie do setupów, no i przede wszystkim FIBO, tak? Na pierwszym miejscu Fibonacci, fale, wolumen, to jest jakby esencja tych kilkunastu lat mojego doświadczenia i tak naprawdę poświęcenia temu zawodowi, no bo ja tej dziedzinie, bo jakby nie było jednak kawałek życia, poświęciłem na to, nie? Okej, okay, dobra, kolejna rzecz, ale to już jest takie małe podsumowanie. No jeszcze jeden układ oczywiście na spadki. Też przykład pokazany na Twitterze, pomału zaczynam myśleć o krótkich pozycjach na funcie. No i też zwróćcie uwagę, jak to wygląda. I znowu jest, zobaczcie, pułapka, tak? Ja bym chciał Was tak uczulić na te pułapki, bo to troszeczkę aż mi żal, jak to czytam na tych dyskusjach na Telegramie, że a, znowu wpadłem, a znowu poszli po mojego stop lossa. Oglądajcie moje spotkania, naprawdę bądźcie na bieżąco ze wszystkim, a jak zobaczycie pierwszą, drugą, dziesiątą taką pułapkę, o której Łukasz mówił, pokazywał, czy rozgrywał na live'ie, to już 11 raz wy tego nie zagracie, ok? Więc to jest też taka gorąca prośba do Was, żeby wyciągać wnioski, a nie na zasadzie Łukasz zrobił webinar, obejrzałem, a wszystko fajnie, a potem i tak robię te same błędy, nie? No nie, naprawdę chciałbym, żeby każde to spotkanie było taką esencją wyciśnięte z tego maksymalnie tej wartości, dobra? Bo to są naprawdę szczegóły, szczególiki, ale bardzo ważne, tak? Żeby tych błędów nie popełniać, bo ja te błędy popełniałem, co ciekawe, wyciągnąłem wnioski, no i najważniejsze dla Was jest to, że mamy rozwiązanie. Ja daję Wam gotowca, tak? Ja daję Wam to rozwiązanie, które sam wykorzystuję u siebie. I znowu, zależność numer jeden, dochodzimy precyzyjnie, drugie jest nadbitka, zostaje górny cień, wchodzisz po górnym, tak? Czyli nie na jedynce, skreślamy, a interesuje Cię wejście bezpieczne, dwójka, ok? Setup na żywo rozgrywany, też proszę zobaczyć, daję tweeta w momencie jak punkt D jest tutaj. Zaczynam myśleć, o, to jest klucz, nie wchodzę jakby od razu tak bardzo aktywnie, czy na pewniaka, że o, tu będzie short i to jest dzisiaj setup, który będzie setupem dnia, nie? Nie, zaczynam myśleć, bo widzę budujący się układ, albo inaczej, tak powinno wyglądać moje myślenie, widzisz budującą się okazję. Jeszcze nie wiem, czy ona mi da zarobić. To jest dla mnie okazja. Muszę zobaczyć, te zależności złapać, gdzie wejść i tak dalej. Ja już na tym etapie, zobacz, ja nie widzę górnego cienia, ale ja już zaczynam myśleć, ja wiem, jak setup mam rozegrać. Ok? To sposób myślenia. Zmień swój sposób myślenia, a zmienisz swój trading. Wiecie, ja też kiedyś takie zdanie usłyszałem i jakby pamiętam je przez tyle lat, nie? I na początku w ogóle nie rozumiałem, jakie myślenie, przecież ja znam to FIBO, rozumiałem, miałem wyniki, ale po czasie wiedziałem, co mój mentor miał na myśli, tak? Jak rozgrywać takie setup? Jak się tego nauczyć? Tak jak mówię, jest kilka opcji, można przyjechać do nas na żywo, mogę Cię wszystkiego nauczyć. Jeżeli byś chciał, to zadzwoń, napisz SMS-a do mnie, 604-075-958. Są ostatnie spotkania, jakie będę robił, potem już nie będę robił tego typu spotkań.
Wychodzimy, jak wiecie, też szerzej. Więc ostatni moment, żeby gdzieś tam do nas dołączyć oficjalnie, do Fibonacci Teamu. Są spotkania online'owe, czy będzie, raczej idziemy w stronę online'owych, na razie jeszcze są i takie. Wersja dla leniwych, tak jak mówię, na Twitterze, jeżeli chcesz zobaczyć moje pozycje dzisiaj, wczoraj aktywny byłem, fajny tydzień w ogóle na walutach, jutro będę przecież od 9 też tej dopał na żywo. Oczywiście widzisz od razu wyniki, skuteczność, wszystko, stan portfela. A no, możesz też, tak jak mówię, przyjechać do nas, nie? Pytania, jeżeli są, to śmiało, jak wam się podobają takie spotkania, dajcie znać. Od czasu do czasu troszeczkę trzeba się podedukować, nie? Podszkolić. No i te szczegóły, no, zwracać po prostu na nie uwagę. Jaki interwał z tymi cieniami? Krystianie, jeżeli skalpujemy, to mówimy o interwałach niskich, szybkich, M5, M15. Jeżeli mówimy o drugich szansach, dokładnie to samo. Bartosz napisał, pamiętam jak w kwietniu mówiłeś, że to już ostatni raz. Ostatni raz, Bartoszu, musisz słuchać ze zrozumieniem. Przed wakacjami, faktycznie w maju było ostatnie, a teraz ostatni raz faktycznie na żywo, bo już w 2024 takich spotkań na żywo nie będzie po prostu. Zlecenia, myślę, wymaga większego stop lossa. Nie wymaga, Jakubie. Ja mam zagrania ze stop lossem 4-6 pipsów i to są zagrania na kilkanaście, już obecnie na kilkadziesiąt lotów na żywo. To jest wszystko do wygooglowania, zobaczenia na naszych kanałach pokazane na żywo, więc wcale to nie jest tak, że wymaga dużego kapitału. Duży kapitał i duża dźwignia to jest taka możliwość, pomagać i zmaksymalizować zyski. Natomiast ja pierwsze depozyty robiłem z kilku tysięcy złotych. Można dzwonić po live'ie, Bartoszu, jutro, bo już dzisiaj odpoczywam, dobra? Jutro zadzwoń, najlepiej po 12. Kto by chciał jeszcze skorzystać, dołączyć do nas, rozpocząć współpracę z Fibonacci Team, dodam tylko, że szukam osób poważnych, więc jeżeli jesteś zdecydowany, to tak. Jeżeli się zastanawiasz, boisz albo jesteś pewien, to nawet nie dzwoń, ok? To są tylko i wyłącznie, to jest tylko wyłącznie taka propozycja współpracy dla poważnych osób. Ten numer telefonu, możecie mi napisać SMS-a, jutro oddzwoń, ok? Weszcie na żywo. Marek napisał, no jak wreszcie, Marku, jak ja chyba jako pierwszy pokazywałem w branży spotkania na żywo, live tradingi, teraz to robię już na milionowym portfelu, na milionowym dolarowym, z tych spotkań naprawdę bardzo dużo, więc chyba pierwszy raz przyszedłeś na webinar po prostu do nas i tak mówisz, przyjdź jutro, to zobaczysz. Mega bardzo potrzebne są takie spotkania, można zawsze coś nowego usłyszeć. Łukaszu, no ja pokazuję i daję tych szczegółów naprawdę bardzo dużo w różnych projektach, tak? Jest i paczka edukacyjna, jest akademia, są spotkania wtorkowe edukacyjne, jest scalping, są spotkania na żywo, jakby ta nauka w każdym zakresie, nawet jesteśmy na tym etapie, że piszemy swoje narzędzia już, tak? Za chwilę wjeżdżają kolejne rzeczy związane ze sztuczną inteligencją. Za chwilę wjeżdża nasza platforma autorska, no naprawdę, za chwilę wjeżdża nowy portfel kryptowalutowy, bitcoinowy od nowego roku, który będę prowadził. Jest tyle pomysłów, wchodzimy już na taki poziom instytucjonalny, że no myślę, że będziecie bardzo pozytywnie zaskoczeni od nowego roku. Pytania się powtarzają, myślę, że możemy pomalutku kończyć. Jakie targety brać, jak wchodzi w pozycję? Najlepiej, słuchajcie, obserwujcie na żywo. Bądźcie jutro od 9, dobrze? Od 9 na naszym kanale, dajcie serduszko, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Słyszymy się od samego rana, także bardzo dziękuję za dzisiaj. A słyszymy się jutro, jak ktoś by chciał zobaczyć, jak tę wiedzę, którą dzisiaj wam pokazałem, te układy harmoniczne, mierzenia i te setupy bezpieczne, agresywne wykorzystywać na żywo, to jutro od samego rana wam to wszystko pokażę, żeby nie było. Wszystko zobaczycie, jak to funkcjonuje na żywym rynku. Także bardzo dziękuję za dzisiaj. Łapka w górę na zakończenie, subskrypcja, dzwoneczek, żebyście niczego nie pominęli. A jutro od 9 się słyszymy. Miłego wieczoru wam życzę.